Zapraszam na krótką analizę, a dzisiaj spojrzymy na spółkę Asbis. Jeżeli chodzi o jakieś najnowsze informacje ze spółki, mamy informację o rozszerzeniu umowy dystrybucyjnej na Algierię i Tunezję, także rynek afrykański. Tam też Asbis, jak widać, chce mieć swój udział. No i informacja z 21 kwietnia, na pewno mniej pozytywna, że przychody Asbisu spadły wstępnie o około 20% rok do roku. No, to na pewno nie mogło zadowolić, myślę, inwestorów, jeżeli nawet weźmiemy pod uwagę to, że startowaliśmy, znaczy te przychody Asbisu przez ostatnie miesiące zazwyczaj rosły, więc no teraz jakiś spadek, można powiedzieć, że nie to, że jest potrzebny, no bo oczywiście spadek przychodów potrzebny nigdy nie jest, natomiast należy mieć to na uwadze, że właśnie po tych dynamicznych wzrostach przychodów może nadejść jakiś okres wyhamowania. No jednak inwestorzy, myślę, chcą cały czas więcej. Na pewno informacja o tym, że przychody rok do roku wzrosły około 20%, byłaby odebrana bardziej przychylnie, ale z drugiej strony też 20%, no nie jest to mała cyfra, gdyby tak się zastanowić, 5%, kilka procent spadku przychodów, no myślę, mogłoby nawet nie być jakoś specjalnie mocno odebrany, natomiast 20%, no zobaczymy, jak to będzie się kształtować, jeżeli będziemy mówić o przyszłych miesiącach, przyszłych wynikach finansowych. Natomiast jeżeli chodzi o wykres po dynamicznym odbiciu z rejonu 9 zł i 40 groszy, wybiciu, którego można było się spodziewać z bardzo dużym prawdopodobieństwem, o tym też wspominałem jakiś czas temu, kiedy właśnie analizowaliśmy Asbis na tych niższych poziomach, że ja spodziewam się ruchu w te okolice nawet 16 zł. No i po dojściu, powiedzmy, w rejon 16 zł 30 marca nastąpiła sesja odwrotu, typowe odwrócenie, świeca o podobnym górnym zasięgu jak ta świeca poprzednia, niestety świeca czerwona, 11% spadek, więc no ja bym się pokusił o takie stwierdzenie, że na ten moment te okolice 16 zł to sufit i poziom nie do przejścia. Na walorach mogłoby się wydawać, że po tym spadku chwilowym odreagowaniu znowu będziemy zbliżać się w te rejony 16 zł. Tak się jednak nie stało. Wyłamanie też tej takiej niebieskiej linii, która stanowi poziom, na którym przebywaliśmy na przykład po tej dużej luce spadkowej, jaka powstała 24 lutego. Jeżeli chodzi o ostatnie zachowanie kursu, no to wyjście ponad tą niebieską linię i tym razem, tak jak mieliśmy to odwrócenie z tego poziomu 16 zł, tak teraz z okolic tej właśnie niebieskiej linii druga świeca, podobny zasięg, niestety czerwona, ponad 5% na minusie. No i teraz znowu zbliżamy się do tej niebieskiej linii. Ostatnia sesja trochę ponad 0,5% nad kreską, no, biorąc pod uwagę postawę całej giełdy, całego rynku, dość dobry wynik, może tak bym to nazwał. Natomiast jeżeli chodzi dobry wynik, jeżeli chodzi o postawę na tle całego rynku, natomiast jeżeli chodzi o spojrzenie jednostkowe tylko na spółkę, no to wzrost 0,5%, no dobrym wynikiem tego nazwać raczej nie możemy. Ja myślę, że ten wzrost taki bardzo nieśmiały, który obserwujemy, może tym razem doprowadzić do wybicia tego poziomu w okolicach 12 zł i 50 groszy, 13 zł, czyli wyjście ponad tą niebieską linię ponownie, tak jak to miało miejsce na przykład 17 marca. I znowu ja oczekiwałbym zbliżania się w stronę 16 zł, ale myślę też, że dopóki nie otrzymamy ze spółki jakichś informacji pozytywnych,
dotyczących przychodów, zysku, może jakichś kolejnych nowych umów, które będą pozwalały zwiększyć te czynniki w przyszłych raportach, w przyszłych okresach. No to dopóki takich informacji nie będzie, to ja raczej znowu bym pokusił się o to stwierdzenie, że 16 zł będzie sufitem i na razie nie spoglądałbym na wyższe poziomy i nawet na ten moment ja osobiście nie myślę o powrót ponad 20 zł. A byliśmy przecież na tych poziomach, byliśmy w okolicach 25-26 zł nie tak dawno, bo raptem kilka miesięcy temu. Także na ten moment myślę, że raczej będziemy powoli ponownie zbliżać się w stronę tego poziomu 16 zł i tak jak powiedziałem, bez jakichś większych pozytywów uważam, że ten poziom ponownie będzie nie do przejścia. Może jakaś konsolidacja w tych rejonach nam się utworzy, która będzie przygotowywała kurs do wybicia na wyższe poziomy i może powrót między te rejony 16 a 20 zł. Na temat ASBIS-u to wszystko. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do oglądania innych materiałów, zaglądania do sekcji społeczność oraz do komentowania tego materiału, pisania swoich spółek do analizy, no i oczywiście do subskrybowania kanału. Do usłyszenia. Cześć!